Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w 135. odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii i świadomym życiu. Temat etycznej mody przewija się od początku istnienia podcastu. Zaprosiłam do siebie przeróżnych gości z tego świata, którzy opowiadali o odpowiedzialnym kupowaniu ubrań, o etycznych markach i o ciemnej stronie branży tekstylnej. Wiele osób wie również, że ja od wielu, wielu lat jestem ogromną zwolenniczką mody z drugiej ręki, mody vintage i kupowania w lumpeksach. Ale przyznam Wam szczerze, że nigdy tej branży nie brałam pod lupę. Z tego tytułu zaprosiłam dzisiaj do siebie prawdziwego eksperta, czyli Tomka Bociana, CEO Ubrania do Oddania, czyli pierwszego w Polsce transparentnego i odpowiedzialnego systemu sprzedaży nienoszonych ubrań na rzecz wspierania potrzebujących. Tomek opowie nam o tym, skąd biorą się ubrania w lumpeksach oraz dokąd idą te rzeczy, które nie znajdą nowego domu. Dowiemy się też, dlaczego sprzedaż ubrań do Afryki to dobry pomysł oraz jakie praktyki należy wprowadzić w Polsce, aby naprawić ten rozregulowany i niestety zaśmiecający planetę rynek. Dodam jeszcze, że ten odcinek rozpoczyna serię podcastów pod patronatem marki Brita, czyli producenta filtrów do wody, która od wielu, wielu lat zajmuje się dbaniem o dobrą jakość wody nie tylko w naszych domach, a jej misją jest ochrona i przyszłość tego niezbędnego do życia bogactwa naturalnego, które jak wiemy jest między innymi przez przemysł modowy mocno wykorzystywany. I na sam koniec, zanim odeślę Was do tej ciekawej rozmowy, ogłoszę tylko, że mój e-book, moje poranne rytuały jest już dostępny w regularnej sprzedaży. Wcześniej był on dorzucany jako prezent do codziennika kupionego w przedsprzedaży, natomiast dla wszystkich osób, które nie są zainteresowane codziennikiem, a moim e-bookiem, w którym dzielę się swoimi prozdrowotnymi, self-care'owymi praktykami, które towarzyszą mi każdego dnia i pomagają zadbać o siebie, to na mojej stronie karolinasobańska.com/rytuały, bez polskich znaków, możecie zakupić tego e-booka w bardzo atrakcyjnej cenie i pamiętajcie, że kupowanie moich produktów elektronicznych jest formą wspierania tego programu, a ja w marcu 10% ze sprzedaży wszystkich e-booków przekazuję Centrum Praw Kobiet. A teraz zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Tomkiem Bocianem. Cześć Tomek. Bardzo jest mi miło gościć Cię w podcaście i dziękuję Ci, że przyjąłeś moje zaproszenie. Powiem Ci, że ja kupuję w second handach od lat, od gimnazjum i początkowo robiłam to głównie ze względów finansowych, ale też, żeby może kupić coś bardziej oryginalnego niż inni. Z czasem przerodziło się to bardziej w taką motywację związaną z ekologią, gdzieś tam z moim rosnącym zainteresowaniem etyczną modą. Ale doszłam ostatnio do wniosku, że jako osoba, która właśnie identyfikuje się z tym zrównoważonym, odpowiedzialnym podejściem do kupowania, zaczęłam utożsamiać modę vintage, modę z second handów właśnie z takową. I zastanawiam się, jak Ty na to patrzysz jako znawca tematu, czy trochę nie jest tak, że my kupując w second handach właśnie uspokajamy nasze sumienie, a finalnie po prostu kupujemy dużo ubrań. Cześć Karolina. To od razu odpowiem krótko i konkretnie. Tak jest. Jakby jako osoba, która się od kilku lat zajmuje tematem odzieży używanej zaczynając od zbierania tej odzieży od różnych form zbiórek, które no, nie są do końca transparentne, przez jakby sam system sprzedaży, to niestety to, co ja zauważam, to jest faktycznie to, że osoby, które chodzą, nie wszyscy, bo nie chcę tutaj generalizować, natomiast duża część klientów, klientów second handów, jakby jak wchodzi do tych sklepów, to nadmiernie konsumuje. To jest tak, że jak już wchodzimy, bardzo często te osoby wchodzą, idą na zakupy bez jakiegoś sprecyzowanego konkretnie planu, w sensie co chcą kupić, czego potrzebują. Wchodzą po prostu, bo to jest second hand, do którego przychodzą tam średnio raz w tygodniu. A nawet jak wchodzą w jakąś koszulkę, to bardzo często wychodzą, wiesz, z 10 rzeczami, nie? Bo jest tanio,
bo faktycznie gdzieś tam z tyłu głowy mamy, że jest to bardziej ekologicznie niż kupowanie w sieciówkach. Natomiast to pamiętajmy, że ten nadmierny konsumpcjonizm nawet w drugim obiegu no nie jest do końca ekologiczny. Bo ja mam takie podejście, że trochę kiedy kupię w second handzie, to tak jakby się nie liczy. Wiesz, o co chodzi. I sama złapałam siebie na tej hipokryzji, tak? Że właśnie wchodząc do sieciówki, znaczy staram się do nich nie chodzić, może tak? I jakby sama gdzieś tam podświadomie oceniam to, że ktoś wyjdzie z trzema swetrami z sieciówki, ale kiedy sama pochwaliłam się, że złapałam właśnie trzy swetry w second handzie, to usłyszałam takie komentarze, które były dla mnie bardzo przydatną, konstruktywną krytyką. Dlaczego kupiłaś trzy? Czy potrzebowałaś trzech nowych swetrów? I myślę, że jakby ta mania kupowania po prostu trochę przeniosła się, przenosi się powoli ze świata właśnie sieciowego do świata vintage'owego. Vintage'owego i przede wszystkim second handowego. I przez właśnie takie podejście, o którym powiedziałaś, to też ten rynek ewoluował według mnie w bardzo złą stronę. To znaczy zwróć uwagę, że większość, odłóżmy na razie na bok vintage shopy, bo to jest jakby stosunkowo młoda, że tak powiem, gałąź tego second handowego świata i ona nie jest jeszcze tak zepsuta jak standardowe second handy. Dlaczego mówię o zepsuciu? Dlatego, że zwróćmy uwagę, w którą stronę to poszło. Jak sobie spojrzysz na większość second handów, takich typowych, typu, to już pomijam kwestię odzież z zachodu, nie? To jakby w naszej polskiej mentalności utarło to się... grubszy problem. Tak, to o tym możemy jeszcze porozmawiać. Natomiast bardzo często jest tak, że masz cotygodniową wymianę towaru. Nie? No, masz w poniedziałek nowy towar, we wtorek nowy towar, czy tam w środę nowy towar, w zależności od sklepu. I faktycznie, wiesz, ten towar się wymienia, nie? Raz w tygodniu. Co z powodu, jakby, bo ludzie tego chcą, w sensie, bo ktoś właśnie przychodzi po kolejne nowe rzeczy i on nie chce, wiesz, mówiąc kolokwialnie, grzebać w tych samych rzeczach przez miesiąc, tylko chce mieć co tydzień nową dostawę, nowego towaru. Nie? Bo nową kolekcję wręcz. Nową kolekcję trochę, tak. I to spowodowało to, że no, my, co mówimy, jesteśmy takim tekstylnym śmietnikiem Europy, żeby zaspokoić tą właśnie potrzebę, wiesz, cotygodniowej nowej dostawy towaru, to my sprowadzamy setki tysięcy ton odpadów tekstylnych z Europy Zachodniej, gdzie jakby u nas w kraju następuje jej sortowanie i właśnie wprowadzanie do tego ponownego obiegu i ta cotygodniowa wymiana. Nikt też się nie zastanawia do końca, co się dzieje z tym, co nie sprzedajemy, a jednak sprowadzamy, nie? No bo jak właściciel takiego sklepu albo kilku takich sklepów, które właśnie co tydzień wymieniają nowy towar, sprowadza sobie odpad tekstylny, o tym sprowadzaniu tego odpadu też jest oddzielna historia, bo jest sprowadzany jako teoretycznie odpad zielony, niezgodnie ze swoją klasyfikacją. Natomiast jak już go ktoś sprowadzi, no to no następuje ten podział, czyli coś, co mogę sprzedać i coś, czego nie mogę sprzedać, nie? W swoich sklepach. I teraz zastanówmy się, jakby abstrahując trochę od tego, że ten nadmierny konsumpcjonizm spowoduje, second-handowy konsumpcjonizm spowoduje to, że sprowadzamy coraz więcej tego odpadu, żeby zaspokoić te nasze cotygodniowe wymiany towaru, no to jakby zastanówmy się też, co się dzieje z tym, co w ogóle nie zostało nigdy wprowadzane do sklepu, nie? A zostało gdzieś tam przywiezione na tą naszą polską ziemię. No właśnie, to zatrzymajmy się tutaj. Jakby skąd bierze się towar w second handach? Powiedziały, że on jest sprowadzany jako odpad tekstylny i dopiero potem właściciel sklepu decyduje, co z tym zrobić. Czy to oznacza, że kiedy zamawiam te ubrania, te odpady, to nie wiem, co jest w worku? Nie wiesz. I jakby na czym polega ten proces? Jakby skąd one przyjeżdżają? Tak wiesz, w skrócie. W skrócie to z zachodu, nie? Jakby to, czyli jednak. Czyli jednak tak. Z zachodu mówię jakby bardzo ogólnie, bo to też mówimy o krajach północy, czyli gdzieś tam Szwecja, cała Skandynawia. Ale najwięcej sprowadzamy tej odzieży z Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania też jest sama gdzieś tam przed rozmową mówiłaś, że mieszkałaś tam przez jakiś czas.
No Wielka Brytania w Europie jest największym konsumentem odzieży. W sensie jakby tam na jednego mieszkańca się kupuje najwięcej ubrań rocznie. Najwięcej się też oddaje. Jest zupełnie inna kultura, jeżeli chodzi o właśnie oddawanie odzieży na wszelkiego rodzaju zbiórki. Natomiast wracając na pytanie ogólnie z zachodu. W sensie to jest jakby tak się też przyjęło, tak też tak to, co powiedziałem o tych sklepach odzież zachodnia, wiesz, widniejąca na witrynach, no to jest takie magiczne hasło, które jednak przyciąga tych klientów, nie? Jakby nie chcę też znowu tutaj generalizować, a nikomu umniejszać, ale przeciętny Kowalskiemu wydaje się, że jak coś jest z zachodu nadal, zwłaszcza ubrania, to wiesz, to one są lepsze, inne, niepowtarzalne, niespotykane i faktycznie jest tak, że jest kilka marek, tak jak jest kilka marek w Polsce, których nie ma za granicą, tak są marki, które po prostu, których nie ma na polskim rynku, a są gdzieś tam na rynkach tych już powiedzianych zachodnich. Natomiast wiesz, patrząc, już wchodząc głębiej, to czy to będzie generalnie bluza z polskiego Reserve, czy będzie bluza z jakiejś marki niemieckiej, to z dużym prawdopodobieństwem obie te bluzy zostały uszyte z tego samego materiału w tej samej, wiesz, fabryce w Bangladeszu. Nie? One się różnią po prostu, to gdzieś tam, o czym rozmawialiśmy przed nagraniem, wiesz, napisem na koszulce albo, nie wiem, samym logo. Nie? To one nie mają innej wartości, nie są bardziej trwałe, nie są lepszej jakości. Więc my trochę w ubraniach do oddania walczymy z tym mitem, że ta odzież polska jest gorsza, bo faktycznie dla nas ona jakby niczym się nie różni od odzieży z Niemiec i z Zachodu, czy to z Wielkiej Brytanii. Natomiast o tym odpadzie zielonym, o co mnie zapytałaś, jak to działa, czy ten właściciel sklepu wie, co sprowadza, czy nie wie. Teoretycznie powinien wiedzieć, bo żeby móc sprowadzić odpad zielony, czyli w zasadzie sprowadzić towar bez jakichkolwiek dodatkowych opłat związanych chociażby ze sprowadzaniem odpadu, ale też bez licencji, to ten towar powinien być przesortowany w kraju, w którym został zebrany. Tak? Czyli jak mamy zbiórkę w Wielkiej Brytanii odzieży używanej, to żeby ona mogła trafić do Polski jako odpad zielony, to powinna być na miejscu podzielona właśnie na kategorie. Oddzielony już odpad, to co jest zniszczone, zbyt zniszczone, nie nadające się do wprowadzenia do ponownego obiegu, powinno zostać na wyspach. Nie? Natomiast cała reszta podzielona na różnego rodzaju kategorie, czyli spodnie, tam koszulki i tak dalej, posortowana, mówiąc krótko, powinna wtedy trafić jako odpad zielony do Polski. I tak to wygląda na papierze. Natomiast w praktyce po prostu te worki, które są wyciągane, mówiąc kolokwialnie, z kontenerów w Wielkiej Brytanii, trafiają na tira, który jedzie do Polski. Jest podpisane w dokumentacji, że jest to odpad zielony. Natomiast faktycznie jest to tak zwany niesort, czyli odzież używana, zmieszana z odpadem. Mhm. I dopiero tutaj na miejscu następuje jakby ten podział, to właściwe sortowanie, które de facto powinno się odbyć w kraju zbiórki. Stąd generalnie to nasze określenie, że my jako kraj jesteśmy tekstylnym śmietnikiem Europy, nie? Bo sprowadzamy tego odpadu, czyli tego niesortu najwięcej w ogóle ze wszystkich krajów europejskich do Polski. I tu na miejscu u nas się odbywa sortowanie, które jest kompletnie bez żadnej kontroli. Nie? Bo ja znam dziesiątki, że tak powiem, przydomowych sortowni, czyli ktoś, kto ma 5, 10, 15 swoich sklepów gdzieś tam lokalnie rozsianych, sprowadza sobie dziesiątki ton tego tak zwanego niesortu, czyli de facto odpadu tekstylnego z zagranicy, sortuje jakby we własnej tam mini sortowni bez jakichkolwiek regulacji i wiesz, to co się nadaje, to wprowadza do swoich sklepów, to co się nadaje, no musi to poddać utylizacji. I tu się też pojawia ten największy problem. No właśnie, o to Cię zaraz zapytam, bo jestem bardzo ciekawa, co się dalej dzieje z tymi ubraniami i w ogóle ubraniami oddawanymi, ale ciekawi mnie to, czy skoro jesteśmy tym śmietnikiem tekstylnym i jesteśmy takim dużym importerem, to czy nam się to opłaca? Bo skoro jest popyt, ludzie kupują i my tego tyle sprowadzamy, no to teoretycznie to powinien być świetny biznes. Czy rzeczywiście tak jest? To jest bardzo dobry biznes. W sensie
To jest w tym momencie w Polsce rynek odzieży używanej jest szacowany na około 8 miliardów złotych rocznie. To jest ogromny biznes, natomiast ciężko go oszacować, bo bardzo, bardzo mocno jest osadzony dalej w szarej strefie. Mhm. Wiesz, jakby to zawsze taką przywołuję anegdotę, jak o tym mówię, jak my jako Ubrania do Oddania wystartowaliśmy z własną sortownią, ponad rok temu już w tym momencie i zaczęliśmy sprzedawać już posortowaną odzież właśnie do second handów w Polsce, to w zasadzie codziennie mieliśmy pytanie, a ile bez faktury, nie? A za ile bez faktury? Jakby, a czy, mm-hmm. można, mm-hmm. Czy można generalnie, wiesz, jakieś tam po godzinach, jak szef nie widzi, jakby sprzedać, wiesz, bez żadnej ewidencji. Więc ta szara strefa na tym rynku jest ogromna. Więc no wiesz, to jest rynek. Gdyby to nie było opłacalne, to nikt by tego nie sprowadzał, nie? To mówi samo za siebie. To by nie było tak opłacalne albo w ogóle opłacalne, właśnie gdyby to sortowanie odbywało się już, wiesz, na terenie danego kraju, nie? Czyli wyobraź sobie, że to w Wielkiej Brytanii trzeba to posortować, gdzie koszty pracy są zdecydowanie wyższe, wszelkiego rodzaju opłaty związane z magazynami, ze sprzętem też są zdecydowanie wyższe niż w Polsce, więc ten koszt towaru finalnie byłby no, kilka razy wyższy niż jest teraz, co by się przełożyło na sprzedaż na ceny na tych, chciałem powiedzieć, na półkach, ale najczęściej w second handach, na wieszakach. Więc no, biznes pewnie by przestał być opłacalny, więc trochę jesteśmy w takim dziwnym impasie. Mhm. Wszystkim to pasuje. Wiele osób na to przymyka oko, a pieniądze są ogromne. Czyli to jest trochę taki smutny win-win, że jakby cieszy się Zachód, bo nie musi się tym martwić. Tak. Cieszy się Polska, bo zarabiamy i jeszcze rośnie nasza gospodarka, ale najbardziej finalnie na tym wszystkim cierpi nasza planeta. Zdecydowanie tak. No właśnie, więc co dzieje się w takim razie z tym odpadem tekstylnym? Załóżmy, że nawet patrząc optymistycznie, to co zostało posortowane, trafiło do sklepu, sprzedało się całkiem nieźle, ale mamy niesamowicie duży odpad tekstylny, czyli te rzeczy, które w ogóle nie trafiły do sklepów oraz te rzeczy, które nie zostały kupione, zostały wyrzucone, zakładam, bo przyjechał nowy towar za tydzień. I jakby, gdzie te ciuchy idą? Jakby zacznę trochę od końca, nie? Z tym wyrzuceniem, bo przyjechał nowy towar, to nie do końca tak jest, nie? W sensie, bo jakby rynek sobie wypracował bardzo prosty i genialny sposób rotowania tym towarem. Mhm. To znaczy, że jak masz sklep, w którym właśnie jest informacja, że co tydzień jest wymiana towaru, co tygodniowa wymiana towaru, to w zasadzie ze 100% prawdopodobieństwem właściciel tego sklepu, czy to jest osoba prywatna, czy w sensie osoba fizyczna jako działalność gospodarcza, czy spółka, posiada jeszcze kilka innych sklepów. Nie? W sensie, bo nie stać by cię było na wymianę cotygodniową towaru, jeżeli miałabyś jeden sklep i nie miałabyś właśnie własnej sortowni, nie sprowadzała czy nie kupowała tak zwanego niesortu, niezależnie czy na polskim, czy na zagranicznym rynku i nie miała możliwości rotowania tym towarem. Nie? No bo to, co ci się nie sprzeda w jednym sklepie, to jakby trafia do kolejnego i to jest jakby z założenia, tak jak powiedziałem, jest to prosty i dobry sposób, tak, genialny, bo masz, wiesz, ta jedna koszula. Jak masz cztery sklepy, to masz cztery szanse na to, żeby znaleźć tego, żeby ją wprowadzić do ponownego obiegu. Dopiero po tym jakby zaczyna się generalnie, jakby można powiedzieć, problem, aczkolwiek znowu rynek sobie z tym poradził, bo jest tak zwany rynek posklepowy, czyli są firmy, które skupują odzież, która się nie sprzedała w sklepach i chociażby przygotowują ją do eksportu do krajów rozwijających się, pewnie o których też gdzieś tam później powiemy. Natomiast wracając do początku twojego pytania, to co się dzieje z tymi ubraniami, które w ogóle jakby nie trafiły na tą, na tą sklepową półkę, czy ten sklepowy wieszak? W takim idealnym modelu to jakby są przerabiane, te, które są bawełniane, jest wiele sposobów, jeżeli chodzi o recykling tekstyliów. W ogóle tekstylia są tyle wdzięcznym materiałem, że da się je zrecyklingować w 100% tak naprawdę. Nie są szkłem. No nie są szkłem, dokładnie. Jakby da się z nich zrobić różne rzeczy, to o czym mogę za chwileczkę powiedzieć. Natomiast zaczynając od takiego podstawowego modelu, rzeczy bawełniane najczęściej
To jest najprostsze też do zrobienia. Są robione na tak zwane, są przerobione na tak zwane czyściwo. Mhm. Czyściwo to są po prostu bawełniane szmaty, które są wykorzystywane w przemyśle do czyszczenia, konserwacji maszyn. Mhm. Mówiąc krótko, każdy warsztat mechaniczny, samochodowy, jakby jest klientem, klientem na czyściwo, no bo czymś te smary muszą wycierać, nie? Bawełna i stare koszulki bawełniane, nie tylko koszulki, ale stare bawełniane ubrania pocięte, pozbawione właśnie elementów twardych, typu guziki, zamki, są do tego się idealnie nadają. To jest jakby taka podstawowa rzecz. Jeansy generalnie mogą trafić do fabryk, które przerabiają chociażby na celulozę i na papier. Swetry wełniane mogą trafiać do Indii i robione są z nich dywany. To, co się nie nadaje już właśnie, nie jest najczęściej z naturalnych tworzyw, jest przerabiane na tak zwany granulat i robi się z tego paliwo alternatywne. Są wykorzystywane do energii, najczęściej w cementowniach, bo w Polsce akurat te firmy korzystają z paliw alternatywnych z ubrań. Są firmy, w Polsce jest akurat jedna firma, która z ubrań z domieszką, chyba z tego co pamiętam, plastiku w jakimś stopniu, robi generalnie kompozyty, które są bardzo podobne, mają bardzo podobne właściwości jak drewno i robi się z tego ławki, kosze na śmieci, latarnie, tak zwaną małą architekturę zewnętrzną. Są firmy, które przerabiają jakby stare, już zniszczone ubrania, które się do niczego nie nadają, na tak zwane, na początku jest to szarpanka, czy to wygląda, wiesz, jak taka wielka wata, bo to po prostu te ubrania są szarpane na bardzo mikrowłókna. Mm-hmm. Wtedy to wygląda jak bela, wiesz, z watą. I dalej z tego są robione różne rzeczy, bo to są, wiesz, wkłady do WGD, czyli wiesz, izolacja WGD, to są izolacje termiczne i wygłuszające w samochodach. To są generalnie, robi się z tego też domieszki z właśnie z tej szarpanki, z czymś tam, ale nie pamiętam z czym, robią się właśnie te ekrany wygłuszające używane w drogownictwie. Coraz częściej też się wykorzystuje ubranie jako materiały izolacyjne w budownictwie samym, nie? Czyli jako gdzieś tam alternatywa do styropianu. Więc to jest taki idealny model. Właśnie miałam to zapytać, czy to jest domyślne rozwiązanie? Nie, to pięknie wygląda. To wygląda pięknie, natomiast dlaczego my mówimy, że Polska jest tekstylnym śmietnikiem Europy? Dlatego, że jako kraj europejski sprowadzamy najwięcej tekstyliów, tego odpadu tekstylnego, natomiast mamy najmniej technologii do jego wiesz, utylizacji. Nie? Więc to, o czym powiedziałem, to jest dosłownie kilka firm, które w ten sposób działają w tym modelu w Polsce. Natomiast firm, które sprowadzają odpad tekstylny z zagranicy w różnej skali, bo to jakby są firmy, które sprowadzają, wiesz, 10 ton miesięcznie, są firmy, które sprowadzają kilka tysięcy ton miesięcznie, a nawet jakby te największe to kilkadziesiąt też, ale to one właśnie mają technologię i faktycznie robią to, o czym wspomniałem. Natomiast większość firm, czyli tych kilkaset firm, które gdzieś tam działają na tym rynku, no nie mają tej technologii, po prostu jakby albo muszą zutylizować odpad tekstylny, czyli de facto zapłacić za to, żeby ktoś, jeszcze jakiś czas temu, kilka lat temu, firmy, które chociażby robiły paliwo alternatywne, płaciły za surowiec. Nie można było tam za, jakby oczywiście niewielkie pieniądze, które nie pokrywały kosztów gdzieś tam zakupu, ale był to dodatkowy dochód dla takiej firmy, która sprowadza sobie odpad tekstylny. No coś tam płaciły. W tym momencie, żeby te firmy chciały zrobić z tego paliwo alternatywne, trzeba im zapłacić, bo po prostu tego odpadu jest tak dużo, ubrań jest tak dużo na świecie,
że jakby no nie ma już deficytu surowca, jakby jest nadpodaż tego surowca, więc taka mała firma może albo zapłacić za utylizację, albo, co niestety jest częstym zjawiskiem w takich małych firmach, no szuka takiej taniej alternatywy, albo w zasadzie darmowej alternatywy na utylizację, czyli coraz częściej możemy znaleźć artykuły w prasie, gdzieś tam znaleziono wysypisko, wiesz, ubrań w lesie. Sam generalnie jakieś 2 miesiące temu, wracając z gór, dosłownie przy Krajowej Siódemce w Rowie, widziałem hałdy ubrań, jakby po tym, jak one były spakowane, wiem doskonale, że to są ubrania posklepowe z second handów, albo to, co się nie udało wprowadzić do obiegu na etapie właśnie tego pierwszego sortowania. Osobiście spotkałem się też z takim niechlubnym procederem, jak po prostu palenie tymi ubraniami, wiesz, w domowych piecach, nie? Przez pracowników takich, takich, powiedzmy, dzikich sortowni. Więc jest to straszne. Tak jak mówię, paradoks polega na tym, tego naszego kraju, że sprowadzamy najwięcej, a mamy najmniej technologii. Nie? Więc na logikę coś się musi z tym dziać, nie? To każdy niech sobie dopowie, co może się z tym dziać. I nawet wasze, od razu powiem, że wasze takie najdziwniejsze, najczarniejsze myśli to są realne scenariusze po prostu. A powiedz mi w takim razie, co z tą drogą, która polega na tym, że my sprzedajemy ten niesprzedany towar właśnie dalej. Wspomniałeś o tym właśnie na rynki, tutaj tak. Najczęściej w domyśle przychodzi nam do głowy na rynki afrykańskie. Tak, tak, tak. No jest to jeden z kierunków jakby sprzedaży, zresztą jakby mi dobrze znany, bo my też to robimy. Wokół tego też narosło wiele mitów. Faktycznie duża część rzeczy, które do nas trafiają i też które my zbieramy, mówię my w domyśle jako Polska, jako społeczeństwo, zbieramy na naszym lokalnym rynku, trafia do krajów rozwijających się. To są najczęściej kraje afrykańskie albo Azja Środkowa, czyli takim, powiedzmy, hubem, jeżeli chodzi o Azję Środkową, to jest Pakistan. Tam trafia najwięcej tego towaru, tam jest też bardzo dużo sortowni, które też to właśnie dalej rozsortowują. To już za gospodarka cyrkularna, tak. Uszyte w Pakistanie, wraca do Pakistanu. Trochę tak. Oczywiście to tak mówię, wiadomo, żartem pół serio i trochę z jakąś nutką ironii. Tak. Ale tak, jakby tak to wygląda. Natomiast Afryka jest tym największym odbiorcą, jeżeli chodzi o odzież używaną nie tylko z Polski, bo z całej Europy, również ze Stanów, z Ameryki Północnej, też Stanów i Kanady. Ale też, co ciekawe, i o czym się dowiedziałem właśnie będąc ostatnio w Kenii, myślę, że już teraz około 50% odzieży używanej, która trafia do Afryki, to jest odzież używana z Chin. W sensie jakby przez Chińczyków wysyłana. Więc to jest ciekawy temat. Wiesz co, w ogóle ja bym chciała to trochę uporządkować, bo sama też jest, że dla mnie te informacje są poniekąd nowe, bo ja nie wiem, skąd dowiedziałam się o tym, ale miałam wizję takiego modelu, że produkty są w second handach w tej Szwecji, następnie trafiają do second handów w Polsce, a finalnie te same produkty lądują w second handach gdzieś w krajach na przykład afrykańskich, gdzie, o czym też rozmawialiśmy wcześniej, psują rynek, czyli zalewają lokalne sklepy właśnie ubraniami z drugiej ręki z Europy, zamiast jakby wypierają też lokalne rzemiosło i to jest taki scenariusz, który ja gdzieś tam wierzyłam, którego w ogóle nie podważałam. Natomiast takie drugie pytanie, które chciałam nałożyć na to, mam nadzieję, że to nie będzie za dużo, to jest to, że ja odnoszę wrażenie, że w ogóle tych ubrań, które oddajemy w Polsce, gdzieś w tym obiegu nie ma, albo to są dwa różne obiegi. Wiesz, o co chodzi? Że jakby ubrania, które my oddajemy w Polsce, wcale nie trafiają do polskich second handów, tylko one właśnie lecą na przykład do Afryki czy gdzieś tam do Pakistanu, a ubrania ze Szwecji, które trafiają do Polski, są zazwyczaj wyrzucane. Że jakby są takie dwie drogi, które gdzieś tam się rozchodzą. Nie, to już... Powiedz. Żeby ci uporządkować to jest tak.
Ubrania, które... jak wygląda cały rynek odzieży używanej? Jakby ten już abstrahując od tego, jak zbieramy, jak sortujemy, jak go sprzedajemy. Te najlepsze jakości ubrania trafiają po prostu do second handów. W sensie one trafiają do second handów w Polsce, ale też bardzo często generalnie z Polski, gdzie już zostały przesortowane, są sprzedawane na zachód. Mm-hmm. Te second handy z zachodu kupują już ten przesortowany. Jak my zrobiliśmy całą robotę. Wiesz, oddzieliliśmy ziarno od plew, że tak powiem, tak. To oni chętnie to kupują. Więc ten najlepszej jakości towar jest sprzedawany po prostu w Polsce. Niezależnie, czy on pochodzi z polskich zbiórek, czy ze zbiórek gdzieś tam zachodnich, ty nie widzisz tego towaru polskiego, no bo tak jak powiedziałem, większość second handów, bo jakby my jesteśmy tego przyzwyczajeni, to jest ten case chemii z Niemiec, nie? Mhm. Ten persil niemiecki jest lepszy od persilu polskiego. To nie jest żadne lokowanie produktu, ale taki chyba przykład, który wszyscy kojarzą. Więc nie widzisz tego, bo nas dolewa faktycznie fala tej zachodniej odzieży, więc tych polskich marek jest stosunkowo niewiele w second handach. Natomiast co do zasady, najlepsze jakości rzeczy trafiają do polskich sklepów. Te gorszej jakości rzeczy, ale nadal generalnie nadal nadające się do podobnego użycia, w sensie no nie trzeba z nich jeszcze robić czyściwa ani przerabiać na paliwo alternatywne, trafiają na kraje rozwijające się właśnie do Afryki. Gorszej jakości odzież trafia do Pakistanu, tam jest po prostu biedniejszy rynek, mhm. więc jakby oni są w stanie zapłacić mniej, ale też potrzebują innego rodzaju ubrań, no bo wiadomo, że ciężko jest sprzedać w Afryce kurtki zimowe czy grube swetry, no bo to nie jest ten klimat, żeby tego używać. Oczywiście jakby tam one trafiają, ale to jest zupełnie oddzielny temat, więc gorsze jakości rzeczy trafiają do krajów rozwijających się, te najgorsze, które są już na tyle zniszczone, że nie da się ich wprowadzić do ponownego obiegu, no jakby trafiają właśnie są przerabiane na czyściwo lub trafiają jako paliwo alternatywne. Są przerabiane na paliwo alternatywne i to są jakby, to jest taka podstawowa drabinka, mm-hmm. nie? Jakby wchodząc w każdą w tą drabinkę, to jest też znowu oddzielna struktura, bardzo rozbudowana w zależności od tego, gdzie sprzedajemy, czy mówimy o polskim rynku, czy mówimy o rynku afrykańskim. I teraz znowu odpowiadając na nie wiem, czy to było już pytanie, ale jakby wspomniałeś o tym, że miałeś takie wyobrażenie, że te nasze ubrania trafiają do Afryki, tam mhm. jest, zabijają lokalny rynek i tak dalej, i tak dalej. No przede wszystkim musimy sobie uświadomić jedną rzecz, bo bardzo wiele osób wyobraża sobie to w ten sposób, że właśnie to, co się nie sprzeda u nas, albo to, co jest jakby no, bardzo zniszczone, jest pakowane, wiesz, w worki do kontenera i wysyłane do Afryki. Część osób w ogóle myśli, że jest to wysyłane w formie darowizny. Tak, wyobrażamy sobie, że rozdają te ubrania ludziom po prostu. Tak. No nie, to jest ogromny biznes, to jest ogromny rynek. I po pierwsze generalnie tam trafiają konkretne rzeczy. Ja powiem na przykładzie naszej współpracy. My w tym momencie sprzedajemy towar do Kenii, do Kamerunu, to jest Afryka Zachodnia, Kenia Wschodnia i teraz zaczynamy współpracę z Somalią. To wiesz, każdy z tych krajów ma swoją tak zwaną packing listę, czyli mhm. jakby mamy dokładnie określone, w jaki sposób mamy te rzeczy posortować, jakie one mają być jakości, czy to ma być jakość A i B, bo jakby to też na tym rynku jest rozróżniana różnego rodzaju jakość. Jakby każda jakość i każda kategoria ma swoją indywidualną cenę. Czyli wiesz, to jest tak, że jak ja wysyłam towar do kontener do Afryki, to po pierwsze nie wysyłam go za darmo, bo to jest biznes. Jakby to są bardzo świadomi, bardzo mądrzy, odważni przedsiębiorcy. To jest raz. Po drugie generalnie ja go dzielę, wysyłając do Afryki, na przykład do tej Kenii, my go dzielimy na w tym momencie ponad 50 różnych kategorii. Mhm. Czyli
koszule męskie rozdzielam na koszule bawełniane, koszule powiedzmy tak zwane heavy, czyli te cięższe, sztruksowe czy flanelowe, koszule bawełniane rozdzielamy na białe i kolorowe, do tego oczywiście wchodzi ta gradacja, czyli tam jakość A i jakość B, sukienki dzielimy ze względu na materiał, czyli poliestrowe, bawełniane, czy ze względu na chociażby przeznaczenie, czyli tak zwane do biura albo na co dzień. Więc wiesz, jakby ten towar tam idzie bardzo mocno sprecyzowany. Mm. To znaczy, jakby pozbądźmy się tego wyobrażenia właśnie, że pakujemy co się da do kontenera, wysyłamy to i wszyscy nam dziękują. Nie, nie, generalnie to jest tak, że jakby oni nam dają zamówienie, jeżeli jesteśmy w stanie sprostać temu zamówieniu, no to je realizujemy i finalnie się z niego rozliczamy, czy ta jakość była odpowiednia, czy sposób sortowania był dobrze zrobiony. I teraz spójrz na taki paradoks, do czego nawiązuję, dlaczego my jesteśmy tym śmietnikiem tekstylnym Europy, bo de facto wysyłając towar do Afryki, tak naprawdę cały odpad zostaje u nas. Mhm. Nie? To jakby... I cała praca zostaje wykonana też u nas. Tak, dokładnie tak. U nas. I cała praca zostaje wykonana u nas. Więc mówienie o tym, że my zaśmiecamy w ogóle Afrykę ubraniami, to jest, no nie jest prawdą po prostu, bo te rzeczy, które się nie nadają do noszenia i za które oni których oni nie chcą kupić i za które nie zapłacą, zostaną finalnie u nas. Nie? To my będziemy musieli je zutylizować. Na rynek afrykański trafia tylko i wyłącznie towar, który oni są w 100% w stanie wprowadzić do ponownego obiegu. Sama struktura rynku też jest jakby mega ciekawa tam, bo mhm. Bo mówi się o tym, że generalnie kilujemy właśnie ten lokalny przemysł tekstylny, co jest kompletną bzdurą, bo po pierwsze jego już nie ma. W zasadzie ja powiem na przykładzie Kenii. W Kenii kilkadziesiąt, chyba 20 lat temu ponad w przemyśle tekstylnym było zatrudnionych 500 tysięcy osób. Mhm. To jest bardzo dużo. W tym momencie to jest około 20 tysięcy osób, więc jakby 96% mniej niż 20 lat temu. Natomiast z czego to wynika? To wynika generalnie z otwarcia rynku. Po prostu w momencie, kiedy w kraje afrykańskie otworzyły się na handel, jakby weszły do tej, czy ona jest dobra, czy zła, to jakby nie mnie to oceniać, ale do tej gospodarki wolnorynkowej, no to jakby zostali zalani, jakby może nie zalani, ale zaczęły do nich trafiać towary, które były alternatywą dla tego wiesz, ich produkcji. I teraz jakby co się wydarzyło? To jest to, że po pierwsze w ogóle Afrykańczycy kochają odzież używaną. W sensie, ja będąc ostatnio właśnie w Kenii na kilkudniowej właśnie spotkaniu z naszą kontrahentką, po to, żeby poznać, zrozumieć lepiej lokalny rynek, no przedyskutowałem z nią wiele godzin na ten temat. Jakby też pytałem, z czego to wynika, że to akurat odzież używana, a nie nowa. Więc coś o tym wiem i generalnie mogę śmiało powiedzieć, że to nie zabija kompletnie tego rynku, bo jakby ich lokalnego rynku, z dwóch powodów. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, oni kochają tą odzież, jakby kochają ją dlatego, że ona jest kolorowa, że ona jest różnorodna, że generalnie no nie jest powtarzalna. Oni nie lubią odzieży sieciowej, jakby są marki oczywiście, nie pamiętam teraz nazwy, ale właśnie Nancy, czyli nasza kontrahentka, podawała mi taką największą markę odzieżową w Kenii. Też byłem w centrum handlowym, żeby sobie sprawdzić, jak to wygląda. Ten sklep był kompletnie pusty, tam jakby nikt, nie wiem, czy to, nie chcę teraz oceniać na podstawie mojej jednej wizyty, natomiast na podstawie tego, co mi opowiadała Nancy, czyli nasza klientka, no to Kenijczycy nie lubią powtarzalności, w sensie Afrykańczycy, jakby oni nie lubią mieć tych samych bluzek, nie lubią jakby sieciówek, dlatego ta odzież używana jest dla nich tak cenna, wartościowa, dlatego wiesz, 90% osób w Kenii oficjalnie jakby
ubiera się w odzież używaną. I to nie jest tylko, wiesz, ze względu właśnie na kwestię finansową, dokładnie, bo to jest jakby jedna z. Natomiast ci ludzie zamożni, bogaci, jak na tamte warunki, też kupują odzież używaną. Po prostu oni to jest ich świadomy wybór. To nie jest tak, że my im narzuciliśmy, macie teraz kupować odzież używaną i nic więcej, nie? Jakby nie możemy im narzucać tego. Jakby nie możemy powiedzieć, to teraz wam jakby musicie wprowadzić zakaz sprowadzania odzieży używanej. Oczywiście oni mogą to zrobić, natomiast tam się wydarzy jedna prosta rzecz, a mianowicie oni zostaną zalani przez tanią chińską odzież. To jest, wiecie... Nie przez etyczne, lokalne marki. Nie możemy, o tych markach za chwileczkę to też powiem, bo też miałem styczność tam na miejscu z taką lokalną produkcją. I teraz... wiesz, no nie możemy im powiedzieć, nie wysyłamy, bo musielibyśmy w ogóle ich odciąć od wolnego rynku, nie? W sensie musielibyśmy im zabronić kupowania nowej odzieży z Turcji czy nowej odzieży z Chin i kupowania odzieży używanej w Polsce i wtedy jakby liczyć na to, że tam się wytworzy gdzieś tam ten system wewnętrzny, który jakby wiesz, zacznie produkować, sprzedawać i tak dalej. Są kraje, które wprowadziły zakaz z odzieży używanej w Afryce i jakby można sobie sprawdzić, czy tam faktycznie się, wiesz, odrodził przemysł odzieżowy, nie? No nie, no tam zostały, te kraje zostały zalane właśnie przez tanie chińskie, w cudzysłowie oczywiście, plastikowe rzeczy. Trochę tak jak z łodzią, o której rozmawialiśmy, nie? Wiesz, jakby też już nie ma tego przemysłu, dlatego, że mamy wolny rynek, dlatego, że generalnie faktycznie taniej, się po prostu łatwiej, nie opłaca. Dokładnie, się nie opłaca, nie? Bo nikt by tego nie kupił. To samo jest tam. Dla przykładu, ja kupiłem jedną sukienkę Zosi, która była wykonana, czy jest wykonana z bawełny wyprodukowanej w Afryce. Była uszyta właśnie przez lokalnych gdzieś tam rzemieślników. I ona kosztowała, i to nie była cena dla turysty, bo kupiła mi ją właśnie jakby nasza klientka, więc tak jakby... Lokalnie. Tak, lokalna osoba kupiła od lokalnego producenta. I ona kosztowała $18, nie? Więc dla 95% Kenijczyków, czy mieszkańców Afryki Wschodniej, bo jakby nie ograniczyłem się tylko do Kenii, to jest nieosiągalne. W sensie to jakby wiesz, to byłby wybór dla nich sukienka albo dziecko do szkoły, nie? Jakby to mówimy wtedy o takich wyborach, więc mówienie o tym, że wiesz, przestańmy wysyłać odzież używaną do Afryki, to wtedy generalnie jakby tam się zacznie, wiesz, odrodzi się lokalny przemysł, tam zbuduje się od podstaw lokalny przemysł, jest po prostu kompletną ignorancją dla mnie. To jest jakby mówienie, ja trochę nazywam takie osoby, nie chcę nikogo urazić, ale takimi, wiesz, ekologami ze Starbucksa, nie? Czyli ktoś siedzi sobie w Warszawie i mówi, o kurde, my tam przeczytał jakiś artykuł, bo tych artykułów jest sporo, natomiast znowu, tak jak ja rozmawiałem sobie z Kenijczykami, to większość tych artykułów, które, a w zasadzie wszystkie, które jakby mówią o tym i tutaj w Europie, i gdzieś tam w Afryce, o tym, jak wiesz, szkodliwe jest sprzedawanie odzieży używanej do Afryki, jest po prostu sponsorowana przez chińskie lobby. I to jest ten problem, nie? Że faktycznie wiesz, my jesteśmy zalewani informacjami, które no, jesteśmy sterowani tym jakby przekazem. Więc no, nie ma takiej opcji, żeby w momencie, kiedy przestaniemy wysyłać odzież używaną, tam się odrodził rynek, a nawet jeżeli on się odrodzi, to będzie na tyle drogie, że jakby kompletnie nieosiągalne dla przeciętnego mieszkańca. Druga kwestia, to co już powiedziałem, w momencie, kiedy już tak obrazowo mówiąc o tym, w momencie, kiedy przestaną płynąć kontenery z odzieżą używaną do Afryki z tej jakby szeroko rozumianej północy, to za rogu od razu wypłyną kontenerowce, wiesz, z chińskimi ciuchami. I co ciekawe, też Kenijczycy mi wielokrotnie mówili o tym, że już nawet pal licho, że ta odzież z Chin będzie, nie? Natomiast dla nich
istotne jest to, że Chińczycy faktycznie wchodzą na dany rynek i to jest potwierdzone też w innych krajach afrykańskich, właśnie które wprowadziły zakaz pod naporem albo pod finansowaniem lobby chińskiego. Jak Chińczycy wchodzą na dany rynek, to nigdy nie przestają na tym, że dostarczają towar do portu i koniec, nie? Jakby zaczynają się budować swoje struktury hurtowe, później swoje struktury detaliczne i tak naprawdę przejmują całą gałąź rynku, nie? W sensie mówią swoje, to znaczy zatrudniają swoich ludzi, sprowadzają swoich ludzi, czyli trochę następuje taka kolonizacja, której jakby Afrykańczycy nie chcą. Jakby ten rynek odzieży używanej w samej Kenii to są setki tysięcy, w zasadzie to w samej Nairobi to są setki tysięcy miejsc pracy. Też taką ciekawostką jest to, że w momencie, kiedy tego rynku by nie było, to co też tam usłyszałem na miejscu, to znacznie wzrosłaby przestępczość. I to jest trochę bolączka tego rządu, bo jakby rząd keniński, tak jak de facto większość afrykańskich rządów, jest bardzo podatny na korupcję. To jest niestety domena w tym momencie tych afrykańskich rządów. I oni pewnie by chcieli wprowadzić taki zakaz, no bo to jest, duży zastrzyk kasy ze strony Chin. Natomiast boją się właśnie też w dużej mierze wzrostu przestępczości, bo do pracy przy odzieży używanej jakby jest zatrudnionych bardzo dużo osób. W sensie to są tragarze, to są właśnie sprzedawcy, to są osoby, które zajmują się jakby odświeżaniem tych ubrań. Ja byłem na największym targu odzieży używanej w Afryce, nazywa się Gikomba, właśnie w Nairobi. Ogromna przestrzeń, dziesiątki tysięcy ludzi, którzy pracują na tych, jakby sprzedając tą odzież, i to jest taki targ, powiedzmy, quasi hurtowy, w sensie tam raczej klienci detalicznie nie przychodzą, tam przychodzą jeszcze jakby kolejni sprzedawcy, którzy zaopatrują się w ten towar i sprzedają na mniejszych targowiskach gdzieś tam w różnych częściach miasta, na których też miałem okazję właśnie bywać. W tych mniejszych targowiskach kupują znowu ludzie, którzy, powiedzmy, sprzedają już bezpośrednio na ulicy. Odzież używana czy sprzedaż odzieży w Kenii jest wszędzie. W sensie jedziesz mostem, na wiadukcie ktoś stoi, ma, nie wiem, 10 koszulek rozwieszonych i tym handluje. Z tego żyje, z tego się utrzymuje. Jakby nie potrzeba na to żadnej jakby wysokiej kwalifikacji, tak? Jakby nie potrzeba na to żadnego jakiegoś super wykształcenia. Może to robić każdy i faktycznie daje to pracę bardzo ogromnej części nisko wykwalifikowanej społeczności w samej Nairobi, ale też w całej Afryce, co odciąga ich od przestępczości po prostu. Bo mają z czego żyć. Tak, bo mają z czego żyć. Wiesz, jeżeli ktoś może zarobić uczciwie jakiekolwiek pieniądze właśnie przez to, że sprzeda kilka tam par butów na ulicy, no to nie pójdzie i nie będzie kradł, nie? Czy nie będzie jakby robił innych rzeczy. A to jest naprawdę duży problem, w sensie w tych krajach afrykańskich. Ja właśnie byłem teraz na początku lutego w Nairobi, to tam jest godzina policyjna wprowadzona od 22 czy 21, nikogo nie ma na ulicy. Jest godzina policyjna i też właśnie się pytałem, jakby z czego to wynika. No bo oczywiście oficjalnym pretekstem jest COVID, w sensie ze względu na COVID jest godzina policyjna. Nieoficjalna jest właśnie przestępczość, jakby już na tyle dużo ludzi straciło pracę ze względu na COVID, że zaczęła im lawinowo rosnąć przestępczość. Więc to, co mogli zrobić, to wprowadzić godzinę policyjną. Więc no, to jest też taki argument pokazujący to, że ta odzież używana niczego tam nie zabija. To trochę tak, jakbyśmy teraz powiedzieli, że w Polsce, tak jak powiedziałem, zamykajmy granice, nie sprawdzajmy żadnego towaru. W Łodzi muszą się odrodzić fabryki tekstylne. Nie? Niewykonalne po prostu przy wolnym rynku, więc no, musimy patrzeć na to szerzej. Nie możemy im niczego narzucać, to jest ich wolny wybór. Jeżeli chcą kupować odzież używaną, to nie każmy im, produkować własnej, bo tak jak powiedziałem, nawet jeżeli to będzie, to niewiele osób będzie na to po prostu stać, żeby to kupić. Wzrośnie pewnie przestępczość, Afrykę zaleje tania chińska odzież jednorazowego użytku. Oni są naprawdę świadomi, oni wolą
coś, co jest używane, co de facto w dużej mierze, wiesz, no, ktoś mógłby powiedzieć, że to też zostało wyprodukowane w Chinach. Tak, zostało, natomiast pamiętajmy, że te produkty się strasznie różnią. W sensie jednak jak ktoś produkuje nawet w Chinach na europejski rynek, to jest inne zupełnie standardy. Inna jakość. Nie? I już tak patrz, jakby kończąc ten, wiem, że trochę za długi wywód, ale kończąc już ten wątek, to wiesz, ta koszulka, która została już, nie wiem, te 2-3 razy wyprana w Polsce, użyta, czy nawet więcej razy i ta jakość chociażby przez to pranie została zweryfikowana. Mhm. Nie? Ona się nie skurczyła, nie wyblakła, a jeżeli wyblakła, to po prostu ma też inną cenę. Nie? Natomiast ja miałem swego czasu taki epizod, że kilka razy kupiłem na AliExpress jakieś rzeczy, jeszcze nie byłem na tyle świadomą osobą jak teraz i pamiętam, że no, przychodziło mi, wiesz, t-shirt za tam 3 zł czy za 5 zł, natomiast to było jedno pranie, albo w zasadzie żadnego, bo on był na tyle plastikowy, że założenie go to wolałem iść do sauny niż zakładać taki t-shirt. I faktycznie jakby tego się boją Afrykańczycy, nie? Że zostaną zalani tą tanią chińską odzieżą i zostaną im po prostu zabrane miejsca pracy, a nie stworzone nowe. Znaczy, cieszy mnie to, że ta moc przedsiębiorców w Afryce jest na tyle duża, że oni mogą tutaj mieć prawo głosu, prawda? No bo jakby z perspektywy, też nie chcę za bardzo wchodzić w te tematy polityczno-ekonomiczne, bo ja się na tym nie znam i dopiero od ciebie się też tego uczę. To są na pewno bardzo ciężkie i trochę przerażające w ogóle scenariusze, ale możemy cieszyć się, że jakby ta władza kuszona, powiedzmy, pieniędzmi ze strony Chin, no nie do końca może się na to zgodzić, bo widzi sprzeciw społeczny, tak, który też jest reprezentowany przez przedsiębiorców, więc jakby cieszmy się, że ta gospodarka całkiem mocno się tam trzyma. No dokładnie tak. No, jest to wolny rynek po prostu. No, rynek decyduje. No, oczywiście, tak jak wspomniałem, są kraje, które najczęściej są to kraje gdzieś tam też mocno osadzone w jakimś takim systemie dyktatury, które wprowadziły ten zakaz sprowadzania odzieży używanej, natomiast tam kompletnie nie miało to później konsekwencji we wzroście lokalnej produkcji, nie? Wręcz przeciwnie. Znaczy, powiem ci szczerze, ja jestem przerażona właśnie tą jakością ubrań z Chin, które przyjeżdżają, bo sama też parę razy zamówiłam coś z takich stron wiele lat temu i do tej pory pamiętam takie dziwne uczucie właśnie na ciele, takiego jakby swędzenia, że niby miała być bawełniana bluzka, a ja czułam się w niej bardzo niekomfortowo, bardzo nie chciałam jej nosić. Dopiero teraz jakby mając trochę większą wiedzę w zakresie materiałów, wiem skąd ten dyskomfort pochodzi, a też biorąc pod uwagę, nie wiem, już jakby wyobrażam sobie ten scenariusz, gdzie w Afryce mamy bardzo wysoką temperaturę i ci ludzie noszą te plastikowe ubrania, które po prostu te wszystkie chemikalie po prostu przenikają do ich skóry, prowadzą, nawet powiem ci, że jestem tak przerażona tym, co może się stać właśnie ze zdrowiem lokalnej społeczności i potem nawet z tym, że te ubrania i tak trafią na śmietnik szybciej, bo one nie zdadzą swojego zadania, no a niestety jakby to nie jest raczej rodzaj konsumenta, który podejdzie do tego i powie nie, ja wybieram, żeby tego nie kupować, tak, bo nie będzie wyboru, będą dokładnie tylko te dokładnie tak. produkty. To też poruszyłaś dosyć istotny temat, którego ja nie powiedziałem wcześniej, czyli jakby dodatkowa produkcja dodatkowych rzeczy, nie? W sensie po co mamy jeszcze produkować? Abstrahując, że to jest, wiesz, jednorazowe plastikowe t-shirty, po co mamy produkować kolejne, skoro one już zostały wyprodukowane? Ja uważam, że nie ma bardziej odpowiedzialnej mody niż ta, która już jest, po prostu już niż ta, która została wyprodukowana. I teraz nie zastanawiajmy się, jak zakazać eksportu odzieży używanej do Afryki, tylko dajmy im po prostu prawo decydowania o tym. Wręcz mam wrażenie, że my trochę patrzymy tak protekcjonalnie na ten rynek afrykański. Z tego, co mówisz, możemy się sporo od nich nauczyć, chociażby jeśli chodzi o składanie zamówień, czego ewidentnie nie robią polscy sprzedawcy. Zamawiają hurtowo, zamiast powiedzieć Brytyjczykom, potrzebujemy tego, tego i tego. No tak, ale to wtedy znowu musisz mieć świadomość, że gdybyśmy my tak generalnie działali, to co powiedziałem na początku, po prostu ta cena za ubrania byłaby na tyle wysoka, że wiesz, że cena w second handach byłaby pewnie wyższa niż w sieciówkach, więc
nikt by nie chodził, nie? Bo jednak większość osób nadal na tym naszym rynku, zresztą to o tym rozmawialiśmy, o tych triggerach zakupowych przed rozmową, no to kupuje odzież używaną, czy chodzi do second handu właśnie z względów na cenę, nie? Dlatego, że mogą sobie kupić tą koszulkę marki X za 10 zł w second handzie versus generalnie tą samą koszulkę, która jest w danej sieciówce, nie wiem, za 40-50. Więc w momencie, kiedy te różnice w cenie zniwelujemy, a tak by się stało, gdybyśmy ten, wiesz, gdyby sortowanie przenieść na kraje zachodnie, powiedzmy, no to wtedy nikt by tam, może nie nikt, ale tych second handów było dużo mniej, bo dużo mniej osób by do nich przychodziło. Wiesz, z trzeciej strony, o ile mogę tak powiedzieć, gdyby ten cały rynek był regulowany i właśnie takie praktyki byłyby konieczne, czyli że sprowadzamy po prostu konkretne zamówienia, składamy, może ta cena mogłaby utrzymać się na takim samym poziomie, ale kosztem zysku tych naszych przedsiębiorców właśnie second handowych. Więc to zawsze, nikt tego nie zrobi, więc to już jest jakaś utopijna wersja wydarzeń, które ja bym sobie może życzyła. Powiedz mi tak już powoli, może kończąc, w takim razie jakie praktyki warto wprowadzić w Polsce, żeby to usystematyzować i czy właśnie odpowiedzią na ten chaos są ubrania do oddania? Mam nadzieję, że są. To znaczy my generalnie nieskromnie powiem, że mamy ambicje naprawy tego rynku, który gdzieś tam, tak jak na początku powiedzieliśmy, ewoluował po prostu nie w tą stronę, którą chyba powinien. Znaczy on poszedł bardzo mocno za pieniądzem, kosztem właśnie ekologii, a w tym momencie trochę korzystając z tych haseł ekologicznych. Mhm. Nie? Więc my jako ubrania do oddania w ogóle zaczęliśmy od tego, że chcieliśmy naprawić sam rynek zbierania odzieży używanej. To znaczy w Polsce akurat większość zbiórek, albo najbardziej popularne zbiórki, to są te zbiórki kontenerowe. Mhm. Każdy z nas kojarzy kontenery na ubrania, zresztą tak. Jest ich mnóstwo, mniej lub bardziej legalnych. Umówmy się, wszyscy myślimy, że to jest PCK. Wszyscy myślimy, że to jest PCK, w ogóle to jest ciekawe, jak to się zakorzeniło w naszej świadomości, że faktycznie w tym momencie nawet wystarczy postawić kontener, który kompletnie nie jest oklejony, nie? Jest pomalowany szarą czy tam żółtą farbą i wszyscy jakby mówią, no to idę do kontenera PCK, nie? Bo to się generalnie tak w naszych głowach zakorzeniło. I my faktycznie jako ubrania do oddania w ogóle powstaliśmy po to, żeby naprawić rynek zbierania odzieży używanej, żeby po pierwsze uświadomić ludzi, że faktycznie rzeczy, które trafiają do kontenerów, czy to są PCK, czy jakiekolwiek inne, one nie trafiają i nie będą trafiały do potrzebujących. To jakby porzućmy, znaczy na szczęście coraz więcej osób już o tym wie, też w dużej mierze myślę, że dzięki temu, że o tym coraz więcej, coraz głośniej mówimy, że jesteśmy zapraszani do różnego rodzaju podcastów, tak jak do Ciebie, więc pewnie kolejne osoby, zakładam, się dowiedzą, że jak wrzucały do kontenera PCK, to te rzeczy nie trafiają do potrzebujących. Więc to był gdzieś tam ten nasz pierwszy zamysł, żeby naprawić ten rynek zbierania odzieży używanej i chcieliśmy faktycznie, żeby fundacje, z których korzystają różnego rodzaju firmy zbierające odzież używaną, były godziwie wynagradzane. Dlatego gdzieś tam doszliśmy do wniosku, że musimy do tego archaicznego świata wprowadzić fundraising. Czyli tak naprawdę taką najchętniej wybieraną i de facto najbardziej skuteczną formę niesienia pomocy. Bo to ja decyduję, że te moje pieniądze trafią, mówię o takim typowym fundraisingu, czyli te moje 10 zł, które wpłacam, trafią nawet nie do fundacji, znaczy one trafią do fundacji, ale to ja wybieram, że w tej fundacji one mają być wydane na ten konkretny cel, nie? Czyli na to konkretnie chore dziecko, czy na tą konkretnie akcję którą organizuje dana fundacja. I my ten fundraising wprowadziliśmy do świata zbiórek odzieży używanej. Więc de facto to działa w ten sposób, że wchodzisz na nasz portal, wybierasz kampanię, którą chcesz wesprzeć, mamy ich tam ponad 100 w tym momencie,
określasz, ile masz kartonów z ubraniami do oddania, przyjeżdża kurier, to te kartony trafiają do nas. Oczywiście kurier jest dla darczyńcy zupełnie za darmo i my za każdy kilogram ważymy te kartony, za każdy kilogram przekazujemy złotówkę na wybrany przez ciebie ten cel, nie? Czyli jakby możesz wspierać finansowo, to jest w zasadzie pierwsza tego typu platforma na świecie, w której możesz wspierać finansowo wybrane przez siebie cele, nie wydając cashu, nie? Gotówki. Nie. A pozbywając się śmieci. Pozbywając się de facto... No, dla ciebie śmieci, a tak, dla kogoś czegoś dobrego. Czegoś, czego dobrego. Nie używasz. Nie? Czegoś, czego nie używasz. Dokładnie. No i myśleliśmy, że na tym zakończymy tą naszą drogę, że będziemy taką firmą, która po prostu naprawi ten element rynku, którym jest zbieranie odzieży używanej. Dalej będziemy po prostu sprzedawać tą odzież właśnie do firm, które zajmują się sortowaniem, mają swoje sklepy, sprzedają tą odzież i tak dalej, nie? Czyli zajmują się już monetyzacją. Natomiast o ile odnieśliśmy sukces, właśnie otworzyliśmy portal, zgłosiło się do nas ponad 80 fundacji, liczba darczyńców zaczęła lawinowo rosnąć, zaczęły się zgłaszać do nas korporacje, organizując zbiórki CSR-owe we swoich strukturach, no to odbiliśmy się od rynku. Po prostu, jakby nikt nie chciał od nas tego kupić. Wiesz, jakby dopiero wtedy zobaczyliśmy, że cały rynek, albo większość tego rynku w second hand w Polsce jakby bazuje na tym zachodnim towarze. Nie? Wiesz co, przerwę ci, bo właśnie jak zadawałam to najbardziej zagmatwane pytanie jakiś czas temu, to właśnie o to mi chodziło z tym, że te ubrania polskie nie trafiają do naszych second handów. Właśnie o to chodzi, że ci nasi dystrybutorzy czy też kupcy po prostu od razu lecą na zachód, zamiast wziąć tutaj od nas. My oddajemy, sprzedajcie to ulicę dalej, a niekoniecznie... Wiesz, to znowu generalnie to, o czym rozmawialiśmy przed nagraniem, to my decydujemy swoim portfelem, dopóki my jako społeczeństwo będziemy chcieli kupować tą zachodnią odzież, dopóty oni będą ten towar sprowadzali z zachodu. Wiesz, ja przez rok jeździłem, spotykałem się z różnymi firmami, od tych największych w Polsce po małe właśnie przydomowe sortownie. I my chcieliśmy ten towar sprzedawać, mówiąc krótko, za 3 zł za kilogram. Nie? Złotówka dla fundacji, złotówka na ponad złote na 50 a wtedy na kuriera za kilogram wychodziło, koszty związane z magazynem, koszty operacyjne. Chcieliśmy działać na bardzo niskiej marży. Natomiast jak chodziliśmy z tym projektem, to po pierwsze wiele osób tego nie mogło zrozumieć z tej branży. Nie? W zasadzie to było chłopcze, ja to robię od 30 lat. Co ty będziesz mi tutaj mówił, w sensie przecież ci ludzie będą wam wrzucali śmieci, wytłumaczenie im, co to znaczy target grupa, nie? Dlaczego te nasze ubrania będą lepsze jakości niż te z kontenerów. I dlaczego nie będzie w nich śmieci. Dlaczego nie będzie w nich śmieci, to w ogóle to było dla nich niezrozumiałe. Natomiast takim kluczowym argumentem była właśnie cena, nie? No, to było na zasadzie... No ale jak 3 zł, to za 3 zł to ja sobie mogę towar z Niemiec sprowadzić, nie? Czy tam dołożę sobie kolejne 3 zł i będę miał tak zwanego Anglika, jakby w tej nomenklaturze, wiesz, second handowej. Więc nikt nie chciał od nas tego kupić, nie? Jakby jak zaczęliśmy się przyglądać temu rynkowi, to faktycznie zobaczyliśmy, że zalewa nas ta fala odzieży używanej z zachodu, więc no chcieliśmy sprawdzić w ogóle tą naszą jakość, czy te nasze założenia, czyli jakby ta stuprocentowa transparentność, bo my jakby nie robimy nic innego, jak jesteśmy po prostu transparentni. To ty jako darczyńca decydujesz, komu mamy przekazać pieniądze z twojej darowizny. My ci po prostu mówimy uczciwie, że potrzebujemy rzeczy, które nie są zniszczone. Mówimy uczciwie, że one nie trafiają do potrzebujących, tylko żebyśmy mogli tą złotówkę przekazać, to musimy je sprzedać. Żebyśmy mogli je sprzedać, to one muszą być odpowiednio dobrej jakości. Czy to wszystko jakby zadziałało, więc musimy sprawdzić jakość tego towaru. Na początku to wyglądało tak, że wiesz, ja przywoziłem po kilkaset kilogramów tych ubrań do naszego garażu. Do domu. Do domu, dokładnie. Kładliśmy naszą córkę spać i wiesz, i we dwójkę sortowaliśmy. Tam patrzyliśmy, jaka jest jakość. I na tej podstawie stwierdziliśmy, że jakby te nasze założenia są okej, w sensie nie ma tu odpadu, jakby ta jakość jest okej, jakby rzeczy są modne, nie są zniszczone. Kolejnym krokiem było właśnie to, że dobra, no to jakby musimy naprawić ten rynek dalej, nie? W sensie
musimy pokazać sklepom second handom, że ta nasza odzież w Polsce jest porównywalnej jakości jak ta odzież zachodnia. Żebyśmy mogli to zrobić, musieliśmy otworzyć własną sortownię i hurtownię odzieży używanej. Jakby, żeby to zrobić, musieliśmy pozyskać finansowanie kolejne. Więc pozyskaliśmy kolejne finansowanie od inwestorów, którzy nam zaufali. Otworzyliśmy tą sortownię. Okazało się, że jak zaczęliśmy sortować, to faktycznie 95% rzeczy, które zbieramy, nadaje się do wprowadzenia do ponownego obiegu. 5% jest tylko odpadem, który musimy zutylizować. Dla porównania właśnie PCK, które można to znaleźć na stronie Wtórpolu, czyli firmy, która obsługuje wszystkie kontenery PCK. Około 25% rzeczy, które trafiają do kontenera, nie nadaje, jakby nadaje się do ponownego obiegu, do wprowadzenia do ponownego obiegu, czyli 75% wow. jest odpadem, nie? Trzeba go zutylizować, więc nasze wyniki były czterokrotnie wyższe. Zaczęliśmy jakby sprzedaż hurtową i znowu takim naszym największym problemem przy sprzedaży do sklepów z odzieżą używaną było mówienie to, że to jest polski towar. I najczęściej ci klienci rezygnowali. Pierwsze pytanie od klienta, który prowadzi sklep z odzieżą używaną, to było pytanie, skąd pochodzi towar. Więc jak mówiliśmy, że z Polski, no to myślę, że połowa średnio osób w ogóle dziękowała, nie chciała dalej rozmawiać. Nie? Druga połowa chciała wysłuchać, że jakby z Polski, ale to nie są kontenery, więc jakby cały system zbiórek trzeba wyjaśnić, dlaczego ta odzież jest lepsza i tak dalej. Ci, którzy zaczęli od nas kupować, no, byli bardzo zadowoleni z jakości tej odzieży. Natomiast przyszła pandemia, więc jak my otworzyliśmy hurtownię dokładnie rok temu, na początku 2020 roku, zaczęliśmy sprzedawać pierwszą sprzedaż do sklepów, wygenerowaliśmy się w styczniu, w lutym, w marcu, no i w kwietniu został zamknięty rynek, więc zostaliśmy pozbawieni tego przychodu. No i teraz jest kolejny krok. Będziemy otwierali właśnie własne sklepy, własne cyrkularne butiki, żeby pokazywać i edukować nasze społeczeństwo, że jeżeli ktoś chce być faktycznie kupować ekologicznie w second handach, to jedyną opcją na takie ekologiczne kupowanie jest kupowanie w cyrkularnych second handach. To znaczy cyrkularność rozumiemy w ten sposób, że ta odzież została kupiona jako nowa w danym kraju, zebrana w danym kraju jako odzież używana czy odpad tekstylny, przesortowana i wprowadzana do ponownego obiegu w danym kraju. Czyli tak naprawdę tak, jak działa większość zachodnich rynków second hand. Tam nikt nie sprowadza z Polski odzieży, nie? W takiej Szwecji, która jest chyba najbardziej rozwinięte, jeżeli chodzi o rynek nie tylko odzieży używanej, bo Szwecja jest jedynym krajem chyba, w którym jest już całe centrum handlowe, gdzie są sklepy z rzeczami tylko i wyłącznie z drugiego obiegu. Wow. Tak, tam są meble, odzież, nawet jest sklep zoologiczny z rzeczami z drugiego, sklepy RTV, AGD i tak dalej, nie? Więc Szwedzi są w tym drugim obiegu tam pewnie kilka kroków przed całą Europą, a całą długość stadionu przed nami. Więc no, to, co teraz robimy, to staramy się już naprawić sam rynek, ten detaliczny, czyli umiemy zbierać, robimy to bardzo dobrze, w sensie pod kątem takiej właśnie transparentności. Umiemy sortować, bo jakby 95% rzeczy, które zbieramy, wprowadzamy do ponownego obiegu. No i teraz generalnie chcemy nauczyć ludzi kupowania odpowiedzialnie w second handach. Powiem tak, mi bardzo podoba się cała wasza strategia i właśnie kończąc, to też życzę wam, aby ta droga naprawiania rynku w Polsce była niewyboista i żeby wam się to udało. I myślę, że fajne jest to, że tak naprawdę mamy się właśnie od kogo uczyć i że mamy inne rynki jako wzór tego, jak to mogłoby funkcjonować. Jakby szkoda,
że musicie, wy jako przedsiębiorcy, robić to sami, nie ma żadnych regulacji i jakby nikt wam w tym nie pomaga, wręcz rynek raczej jest sceptyczny, ale właśnie myślę, że takie osoby, które mają wizję, wiodą prym i to one są w stanie wprowadzać zmiany, więc myślę, że nawet takie przeciwności jak chociażby pandemia nie pozwolą wam zaprzestać gdzieś tam tych działań, bo też wiem, że się rozwijacie i chociażby tak jak jest z tym sprzedawaniem dalej do Afryki, to myślę, że rokuje to super. Bardzo ci dziękuję, doceniam. No, droga wyboista, znaczy nie, to powiedziałeś, że rzeczy są, żeby nie była wyboista. Już po tych 3 latach, jak prowadzimy ubrania do oddania, wiemy, że tak się nie da. W sensie, że za każdym razem były wyboje, za każdym razem generalnie jakby wyrastał zawsze jakiś tam mur przed nami, który trzeba było albo rozbić głową, albo przeskoczyć, albo obejść. I no, jesteśmy na to przygotowani po prostu. W sensie robimy coś, co jest... Największym naszym problemem jest to, że my nie mamy od kogo ściągnąć, nie? To jest tak właśnie na naszym polskim rynku. Na polskim rynku. No nie jesteśmy w stanie uczyć się na czyichś błędach, więc wszystkie błędy, które gdzieś tam popełniamy, no one są tylko nasze, nie? I też jak rozmawiamy z inwestorami, teraz już akurat skończyliśmy rundę i właśnie ją zamykamy, więc te środki właśnie będą na rozwój tych wszystkich projektów, o których gdzieś tam ci wspomniałem, to większość inwestorów się nas pytała, no dobra, a co w momencie, kiedy ci duzi gracze, którzy teraz jakby zbierają do kontenerów, was skopiują? To jakby dla nas odpowiedź jest jedna, to będzie tylko i wyłącznie jakby potwierdzenie naszego sukcesu, po prostu, bo jakby nam na tym zależy, żeby rynek nas zaczął kopiować i te regulacje faktycznie, to jeszcze już na sam koniec, te regulacje nam nie pomagają, natomiast są generalnie wspaniałe samorządy, które się do nas odzywają, bo mamy podpisaną umowę z miastem stołecznym Warszawa i w planach generalnie kilka ciekawych projektów, które właśnie jakby rozpisujemy z miastem. Będziemy czyścili miasto z tych nielegalnie postawionych kontenerów i wstawiali w ich miejsce, w cudzysłowie w ich miejsce, tak zwane inteligentne ubraniomaty, czyli będzie można korzystać z kontenerów na ubrania, ale jakby połączonym z tym fundraisingiem, który daje nasz portal, więc no, ta zmiana idzie, w sensie jakby my ją widzimy. Tak jak powiedziałaś, regulacje gdzieś tam krajowe nam nie pomagają, natomiast jest bardzo dużo lokalnych włodarzy, którzy coraz chętniej się do nas odzywają. Bardzo mi się podoba nazwa ubraniomaty. Uważam, że jest ekstra i myślę, że właśnie kończąc, warto podkreślić, że jest sposób na to, żeby te ubrania oddawać tak, żeby one trafiały do potrzebujących, bo myślę, że nie tylko ja, ale i bardzo wiele osób ma z tym problem. Niejednokrotnie nam na przestrzeni gdzieś tam ostatnich lat miałam taką sytuację, że miałam tych ubrań za dużo i właśnie obdzwaniałam jakichś znajomych, którzy mają kontakty w domach dziecka i tak dalej. Też jest taki dosyć znany case. I my wiemy, że te miejsca tego nie potrzebują, bo te miejsca wiedzą, jakie rzeczy są im potrzebne i my, zarzucając ich workiem ubrań dzieci w różnym wieku i starych kurtek, naprawdę realnie nie pomagamy. Także super, że możemy po prostu oddać te ubrania komuś takiemu jak wy i wy się tym zajmiecie. Także też troszeczkę jakby zrzucamy z siebie odpowiedzialność jako konsumenci, ale wiemy, że w dobre ręce, więc uważam, że to jest rozwiązanie, które powinno satysfakcjonować wszystkich, a przy okazji jeszcze trafi do potrzebujących ta złotówka, więc no, ja jestem zachwycona. Także Tomek, ja ci bardzo dziękuję za tę rozmowę i za to, jak dużą ilością wiedzy się podzieliłeś, bo ja dowiedziałam się bardzo wielu rzeczy i wierzę, że nasi słuchacze również. Także ja wam życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Dzięki. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i dziękuję marce Brita za objęcie patronatu nad tym odcinkiem i wieloma kolejnymi nadchodzącymi. Przypominam, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano i możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. Dodatkowo będzie mi bardzo miło, jeśli znajdziecie chwilę, aby wystawić podcastowi recenzję. Na iTunesie w aplikacji podcasty możecie
wybrać odpowiednią liczbę gwiazdek i zostawić kilka słów recenzji. Jest to dla mnie bardzo, bardzo pomocne, bo dzięki temu podcast jest promowany i trafia do szerszego grona odbiorców. Na Spotify możecie go oczywiście zaobserwować, na YouTubie zasubskrybować mój kanał, napisać miły albo neutralny komentarz, a jeżeli macie ochotę właśnie podzielić się swoimi wrażeniami, to koniecznie piszcie do mnie na Karolina Sobańska Podcast na Instagramie. Każdy odcinek ma swój wpis, to jest przestrzeń do dyskusji, do wymieniania się wrażeniami, ale też do bycia na bieżąco z tym, co dzieje się w podcaście. Mamy tam poszerzone treści, playlisty tematyczne i wiele, wiele innych. Także zapraszam Was serdecznie, ja się słyszę z Wami za tydzień. Do usłyszenia, cześć!